5 sierpnia na placu przed Galerią Sudecką w Jeleniogórze odbyła się 10. edycja pikniku country pod Śnieżką, czyli wydarzenie promujące muzykę rodem z Dzikiego Zachodu w krajowym wydaniu. Dlatego do stolicy Karkonoszy tego dnia zjechały się czołowe polskie zespoły grające utwory w stylu country. Dzisiaj kolejny raz country pod Śnieżką, występy fantastycznych zespołów country oraz Gwiazda Wieczoru, czyli Kabaret Moralnego Niepokoju. Muzyka country to jest muzyka, która niezależnie od aury bawi tłumy i dzisiaj mimo padającego deszczu doskonale się bawimy. Patronat nad dzisiejszą imprezą objął pan Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego i mamy wielu zacnych partnerów. Warto tą tradycję kontynuować, bo muzyka country zdobywa coraz większą popularność w Polsce, a wszystko zaczęło się w Jeleniej Górze wiele lat temu. Wprawdzie potem piknik nam uciekł do warmińsko-mazurskiego, ale tutaj na Dolnym Śląsku, w Karkonoszach wszystko się zaczęło. Imprezę poprowadził jak zawsze Korneliusz Pacuda, znawca muzyki country, który w tym roku świętował 80. urodziny i jubileusz 60-lecia swojej pracy. To już 10. piknik country, właściwie country pod Śnieżką, tylko nawiązuje do pierwszego pikniku, który odbył się właśnie tutaj w Jeleniej Górze i Karpaczu. Country pod Śnieżką to nie tylko dobra muzyka, ale i humor. A ten zebranej publiczności poprawiali pomiędzy występami Mikołaj Cieślak i Rafał Zbieć z Kabaretu Moralnego Niepokoju. Nie takie rzeczy nam nie przeszkodziły, jak w tak pięknym miejscu, jak Jelenia Góra. I w deszczu jest ciepło w ogóle, trochę pada, ale jak pada i widownia jest, a my gramy i ludzie się śmieją, to jest, nawet jeśli ich jest mniej, to jest dla nas przynajmniej dużo razy więcej warte niż ludzie sobie siedzą w słoneczku, patrzą się i tak dalej. A tutaj, żeby wytrwać na tej pogodzie, to naprawdę szacun i dziękujemy bardzo, bo naprawdę było bardzo fajnie. Się mnie nie oszuka, proszę pana. To zaraz, panie, patrz pan. To dobra, pan jest spod ryb, ona będzie spod ryb. No i co to szkodzi? Twoje tak nie śmierdzi jak ty. Oczywiście Jelenia Góra po prostu chce się bawić, lubi się bawić, tak. A my lubimy dla niej występować, więc tak naprawdę dobrze się złożyliśmy tutaj dzisiaj. Przejdźmy do tego, co w pikniku country pod Śnieżką jest zawsze najważniejsze, czyli do dobrej muzyki. Na samym początku publiczność rozgrzał występ Mai Boguckiej. Później na scenie zaprezentował się Babsztyl. A po nich zespół Step by Step, który oczarował naszą publiczność. Ja sobą. Przede wszystkim muzyką. Zawsze była cudowna publiczność w Jeleniej Górze. Country pod Śnieżką jest to jedna z najpiękniejszych imprez w Polsce countrowych. A na koniec wystąpiła królowa polskiej muzyki country, Alicja Bonzol, wraz ze swoją koalicją. No tylko ognia na tłoki, jak mówi nasz perkusista Kajetan Adamczyk, który tutaj za kamerami razem z moim super zespołem z koalicją się czai. Niepotrzebnie. No właśnie, jaka jest jeleniogórska publiczność? Czy z chęcią przyjeżdża pani tutaj do Jeleniej Góry na country? Ja już zaznaczałam, że bardzo chętnie tu zawsze przyjeżdżam, bo odkurzam sobie moje piękne wspomnienia, kiedy byłam piękna, młoda, ale jeszcze niezdecydowana, czego chcę w życiu, a już dzisiaj wiem, czego chcę. I pamiętam moje wypady właśnie na Śnieżkę z moim tatą, gdzie zdobywałam oznaki w schroniskach. Organizatorami tego wyjątkowego wydarzenia, czyli pikniku country pod Śnieżką, byli Telewizja Dami, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego.